Dzień dobry. Dzień dobry. O, a co to takiego? Co tutaj pan robi? Jestem. Witam księdza proboszcza. Wykonuję po piersie Henryka Sienkiewicza, ponieważ jestem tu na plenerze. Przyjechałem z Polski. Nazywam się Jerzy Jankowski. W towarzystwie artysty malarza Stanisława Jaworka Czerkiza. Mieszkamy w Domu Polskim w Łodyjowskim i tam w jednym z pomieszczeń założyliśmy niejako taką rezydencję artystyczną. Tutaj warto dodać, że ten dom powstał dzięki Markowi Pantule. Marek Pantule jest prezesem Fundacji Humana Mundi w Przemyślu. To jego staranie głównie, ale też staraniem miejscowej tutaj wolontariuszki, działaczki Natalii Siniawskiej. Ten dom istnieje już ponad 10 lat. Tak, tak. Spotykamy się tutaj jako Polacy i no jest nam tu dobrze, tutaj płynie historia naszych dawnych dziejów Rzeczypospolitej. Tak. I ja postanowiłem wykonać po pierwsze Henryka Sienkiewicza. Chodzi o to, żeby tego pisarza, który opisał Raszków, bo właśnie znajduje się w Raszkowie, nad pięknym Dniestrem. A tutaj jedna z najstarszych, za moimi plecami, jedna z najstarszych świątyń Mołdawii. Właśnie chciałem uczcić pamięć tego noblisty, ważnego dla nas pisarza, Henryka Sienkiewicza, który w swoich powieściach wspominał o dalekim, dalekim Raszkowie. Tak, myślę, że chyba dla każdego Polaka, kto czytał choć raz trylogię, słowo Raszków, miejscowość Raszków jest znana. Chociaż nie będą wiedzieć nawet być może, gdzie się znajduje ten Raszków, gdzie jest Mołdawia, gdzie jest Naddniestrze obecne z Raszkowem, a jednak o Raszkowie słyszeli. Ja osobiście, kiedy przyjechałem tutaj do Raszkowa w 2001 roku, właśnie na tych schodach siadałem, żeby sobie całą trylogię jeszcze raz przeczytać. Znaczy, pana Wołodyjowskiego to pierwszy raz czytałem dopiero tutaj, ale siadałem właśnie na tych schodach, patrząc na zachodzące słońce, czytając te opowieści barwne Sienkiewicza. Ja dosłownie byłem, tak czułem, że jestem w tej powieści, że to wszystko się dzieje tutaj koło mnie. Czy potem, kiedy zacząłem poznawać bardziej samo to miejsce i tak zwany Czarci Jar, gdzie Chorpyna znowuż działała ze swoim Czeremisem, przetrzymując Helenę, to potem jadąc dalej do Jagorlika, gdzie konie wystraszone przez wilki poniosły Baśkę. To wszystko było takie właśnie namacalne, jak teraz ta głowa, to po piersie Sienkiewicza, które pan rzeźbi. To wszystko było dla mnie takie bezpośrednie, takie osobiste. Czytało się tutaj Sienkiewicza trylogię wspaniale. Ksiądz Marcin Janusz wiele lat już tutaj mieszka, pracuje, służy ludziom, buduje, odbudowuje niejako tą wiarę ludzi tutaj mieszkających, która była bardzo, jak wiemy z kart historii, no, nadwrężona, zniszczona, sprofanowana. I w tej chwili ksiądz służy tutaj tym ludziom, trochę msze święte. No i typowe posługi kapłańskie sprawuje tutaj, jest tutaj potrzebny. Tak, to prawda. Raszków był moim pierwszym miejscem, gdzie przyjechałem właśnie, jak już wspomniałem, w 2001 roku. W tej chwili tutaj nie pracuję, w tej chwili jestem w Swobodzie Raszków, 12 km stąd. Ale ta bliskość i to jest też to pierwsze miejsce, to jest ta pierwsza miłość do tej ziemi, do tych ludzi, do tych opowieści, do tej kultury i tej polskości, która tutaj przetrwała właściwie tylko dzięki Kościołowi, dzięki wywierze tych ludzi, którą sobie przekazywali
z ust do ust dzieciom, ucząc się na pamięć polskich modlitw, polskich nabożeństw, które no, nawet niektóre z nich już nie są używane. Tych modlitw można już teraz nie spotkać we współczesnych modlitewnikach, a tutaj ciągle się zachowały różne koronki, litanie wśród ludzi, ciągle są używane. I dla wielu z moich obecnych parafian w Swobodzie język polski, kontakt, pierwszy kontakt z językiem polskim jest zaczyna się od imię Ojca i Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Najczęściej jak samodzielnie sami zaczynają modlitwę w kościele, to zaczynają ją po polsku. I to z takim akcentem swoistym, trochę przypominającym właśnie język trylogii Sienkiewiczowej. Za chwilę zajdzie słońce. No tak. I schowa się za horyzontem. Życzmy Polakom, żeby nie zachodziła nigdy pamięć o kresach, o naszej historii kresowej. O dawnych kresach. Tak, o dawnych kresach. Bo ziemie tutejsze odeszły od Polski, od Rzeczpospolitej. Właściwie nie odeszły, to Rzeczpospolita musiała stąd odejść, bo tak się złożyło w historii, że po trzecim rozbiorze ta ziemia przestała być częścią Rzeczypospolitej. I tyle czasu minęło, tyle wody w Dniestrze przepłynęło, nowe drzewa wyrosły, skały się obwaliły, a ludzie zachowali tą świadomość, że nawet tutaj, tak daleko, są Polakami. I jest w tym też duża zasługa właśnie naszego powieściopisarza, który pisał ku pokrzepieniu serc, Henryka Sienkiewicza, którego po pierwsze w tej chwili wykonuje. Przez wiele lat pracował tutaj w wiosce lekarzem wiejskim, człowiek o bardzo zbliżonym nazwisku, Sienkiewicz. On sam mówił o sobie, że jest Mołdawan, ale wie, że taki że Sienkiewicz, Polak, noblista, bo czytał trylogię, czytał Quo Vadis po rosyjsku i znał jak gdyby, i nawet przypuszczał, podejrzewał, że pewnie ktoś z jego przodków może jakimś dalekim krewnym był owego Sienkiewicza, Henryka Sienkiewicza. A on Sienkiewicz. Dziękujemy Staszkowi, artyście malarzowi, za robienie tego dla mnie bardzo emocjonującego materiału. Dziękujemy Ci, Stanisław. To ja Wam, panowie, dziękuję. Dla mnie to jest, jak dziękuję księdzu, dziękuję Tobie, Jurek. Dla mnie to wielki zaszczyt, że ja mogę stać za kamerą i nagrywać ten wywiad. Tak, na żywo. Na żywo. Dla mnie to jest wielkie przeżycie, że mogę być na tych schodach z Wami, z księdzem, z Tobą, Jurek, i opowiada się piękne historie, no, dla pokrzepienia serc, żeby to naszym rodakom w Polsce ten materiał na naszych kanałach, czy na YouTubie, czy na innych puścić. Być może po tych schodach stąpał, no nie Sienkiewicz, bo on tutaj nie był, ale książę Stanisław lub Józef Lubomirscy, którzy byli właścicielami tych ziem i to dzięki nim powstał ten kościół w 1792 był zakończona budowa tego kościoła. Najstarszy kościół na Mołdawii. Kościół katolicki najstarszy. Tak. To jest piękne miejsce, święte miejsce dla nas Polaków i to jest, jak mówię, wielki zaszczyt, że możemy tu być na tej ziemi raszkowskiej i słuchać opowieści księdza. I mam nadzieję, że tutaj nieraz przyjedziemy, nieraz tutaj będziemy i zrobimy jeszcze nie jeden plener. Zapraszamy z kulturą na szlaku do Mołdawii, do Naddniestrza, do Raszkowa. Dziękujemy bardzo księdzu i będziemy tutaj nieraz.